Napęd hybrydowy to połączenie silnika elektrycznego ze spalinowym. Dzięki temu autobus posiadający taki napęd daje większy komfort jazdy podróżnym oraz jest bezpieczniejszy dla środowiska. Jedyną wadą takiego pojazdu jest jego cena. Koszt jednego autobusu to około 1 000 000 zł. W pierwszej kolejności mamy aspekt ekologiczny. Mniejsze zużycie paliwa wiąże się z mniejszym stopniem zanieczyszczeniem naszego środowiska. Mimo że zastosowane rozwiązania w nowoczesnych autobusach już sprawiają, że spaliny są w dużej stopniu oczyszczone, jednak emisja spalin jakaś jest. W następnym przypadku zużycie paliwa. No, jesteśmy w takim czasach, żyjemy, że niestety ceny paliw galopują, można powiedzieć, i są to dosyć wysokie koszty dla firm przewozowych. Po zastosowaniu napędu hybrydowego energia wykorzystywana na hamowanie jest gromadzona w akumulatorach i wykorzystywana przy ponownym ruszaniu. Dlatego pasażerowie prawie nie odczuwają wstrząsów związanych z zatrzymywaniem pojazdu na przystankach. Zwykły autobus ma tylko jedną jednostkę napędową, jest to silnik diesla. W obecnym eksploatowanym, testowanym autobusie Volvo zastosowano dwie jednostki. Jedna jednostka jest to silnik elektryczny hybrydowy i silnik diesla. W zależności od obciążenia, prędkości, warunków, które panują w autobusie, sterowanie się odbywa poprzez przełączanie jednostek napędowych. Kierowcy zgodnie stwierdzili, że takie autobusy powinny być wprowadzone już dawno, między innymi aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Jazda jest super, komfortowa, no, jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Podejrzewam, że i pasażerowie to odczuwają również, ten komfort, dlatego że autobus ma silnik i elektryczny, i spalinowy, więc ruszanie samego przystanku nie daje żadnych problemów, bo rusza się na silniku elektrycznym, bardzo cichutko, wręcz pasażerowie czasem nie zauważają, że ten autobus rusza, bo on rusza bardzo płynnie i cichuteńko. Autobus hybrydowy po okresie próbnym trafi z powrotem do właściciela marki Volvo. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zakup takiego autobusu.